Informacja ta trafiła do policji w niedzielę nad ranem. Ciało nieżyjącego zawodnika odnaleziono w budynku, w którym mieszkał. Znajdowało się w samochodzie zaparkowanym na podziemnej kondygnacji garażowej. Tam w niedzielę pracował prokurator, pracowali policjanci. Również na miejsce został wezwany lekarz patomorfolog. Te pierwsze czynności nie dały odpowiedzi co do przyczyny śmierci Mateja Feriana. Będziemy czekać na kolejne ustalenia. Wykonana w dniu dzisiejszym sekcja sądowo-lekarska wykluczyłaby na ciele zmarłego ujawniono jakiekolwiek obrażenia ciała, zewnętrzne czy też wewnętrzne. Takich obrażeń biegły nie stwierdził. Niemniej jednak biegły zastrzegł wydanie ostatecznej opinii w sprawie przyczyny zgonu Mateja F. od wyników badań histopatologicznych, które zostaną wykonane w laboratorium. Dopiero wówczas będziemy mogli ostatecznie poinformować Państwa o przyczynie zgonu. Przede wszystkim najistotniejszym dowodem jest ciało zmarłego. To z tego ciała zabezpiecza się materiały do badań histopatologicznych, takich jak krew, mocz, ewentualnie próbki organów wewnętrznych. I dopiero po dokonaniu szczegółowych badań tych organów biegły będzie w stanie udzielić ostateczną odpowiedź na temat przyczyny jego zgonu. Przeprowadzone przez biegłego badania histopatologiczne pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoba, która poniosła śmierć, zażywała wcześniej jakieś leki, przyjmowała jakieś substancje. I to wszystko jest widoczne w obrazie, który jest wykonany przez biegłego.